witam na kanale Golden Voice, a dziś w serii Wokalne Talenty 16-letnia dziewczyna pochodząca z Wielkiej Brytanii, Courtney Hadwin. Osoby interesujące się talent show nie powinny mieć problemów ze skojarzeniem tej osoby. Połączenie Michaela Jacksona i Janis Joplin. I Axl Rose? I jeszcze można byłoby wymieniać, bo to ogień na scenie. Jej inspiracjami byli Mick Jagger i właśnie Janis Joplin. Brała udział w brytyjskim The Voice Kids i amerykańskim America's Got Talent. Nie wygrała żadnego z tych programów, co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale wrażenie pozostawiła na wielu. Nie dowiedziałem się zbyt wiele o Courtney, co się z nią dzieje od 2018 roku. Po programie America's Got Talent podobno podpisała jakieś kontrakty i miał wyjść jej album w 2019 roku. W specjalnej edycji America's Got Talent The Champions zaśpiewała swoją piosenkę Pretty Little Thing, która zapewne znajdzie się w jej albumie. Courtney chyba też uczy się aktorstwa, przynajmniej tak podaje Wikipedia. Zresztą widać to na scenie. Courtney gra na gitarze, to dodatkowy plus dla tej dziewczyny. Ja osobiście uważam, że osoba, która na czymś gra, lepiej czuje muzykę. Oczywiście to nie reguła, bo są osoby, które świetnie śpiewają, a na niczym nie grają. My w Polsce nie mieliśmy jeszcze chyba takiego zjawiska, jeżeli chodzi o młodych uczestników programów, ale też nie wiem, czy w Polsce przyjęłaby się taka osobowość. Ja kocham takie osobowości. 13-14 lat i inspiracja Jaggerem, Joplin, Brownem. I jak na nią patrzę, gdy jest na scenie, to mnie bardzo wzrusza. Mnie wzrusza troszkę cięższa ekspresja i energia. I że ktoś jest sobą, oryginalnie sobą. Courtney, co zaraz zobaczycie, nie porusza się jak wszyscy. Jej mimika twarzy też nie jest standardowa, co może powodować uśmiech na twarzy, ale niestety też u ignorantów i hejterów. A jest to tak świetne, że dziewczynka, która jest na co dzień nieśmiała, na scenie pokazuje to, co w niej drzemie. Staje się wtedy sobą. Dla mnie jest cudowna w swojej osobowości. Niektórzy nieraz piszą lub mówią, usprawiedliwiając artystę, że to tylko ubiór lub zachowanie sceniczne. A tak naprawdę jest innym człowiekiem. Na scenie moim zdaniem wyrażamy siebie. Oczywiście, jeżeli śpiewamy o jakiejś postaci wyimaginowanej, wymyślonej na potrzeby utworu, to wtedy wcielamy się w tę postać i tu jest okej wtedy. Ale jeżeli śpiewamy o sobie, to pokazujemy siebie. Można też pokazywać siebie w piosenkach kogoś i o kimś innym, jak to robi obecnie Courtney. Na razie, a zapewne już niebawem zobaczymy ją w pełni swojego ja ze swoimi singlami. Zobaczmy, jak ona wyglądała przed zaśpiewaniem i gdy zaczyna śpiewać. Hi, my lovely. Hi. Welcome to America's Got Talent. How are you? A little bit nervous. That's okay to be nervous. That's totally understandable. What's your name? Courtney. Go for it and good luck. Thank you. Z myszki robi się tygrys. Polecam wam obejrzeć jej wykonanie w całości. Link w opisie. Niesamowita dziewczyna. I nawet nie zwracam uwagi, czy śpiewa poprawnie, czy niepoprawnie. To jest tu dla mnie mało istotne. Czy jest to zdrowe dla strun, czy niezdrowe. Dla mnie taka osoba to muzyka, to emocje. Tu nie wychodzimy i nie odśpiewujemy tylko. Popatrzmy i posłuchajmy. Zabawa z mikro w stylu rock. Kaczuszki. I tylko jeden fotel odwrócony. Niemożliwe. A tu zobaczymy, jak Courtney wyróżnia się na tle pozostałych dziewczyn. Obejrzyjcie też w całości, link w opisie. Jest na co popatrzeć i to wcale nie musi być goły tyłek wokalistki.
i mamy I Feel Good. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się ta piosenka z rzutkami w pobliskim barze. Nie wiem, czy wszystkie automaty mają to ustawione, ale ten akurat miał tę piosenkę. Gdy ktoś wygrał, włączała się właśnie ta piosenka I Feel Good Jamesa Browna, który też zresztą jest inspiracją Courtney. The Voice Kids wystąpiła w America's Got Talent, gdzie zaprezentowała się większej publiczności. Nie pokazała nic nowego, ale popatrzmy na urywki. You know you got it.
Gdybym był profesjonalnym muzykiem, to zaszczytem dla mnie byłoby grać dla takiej artystki. I jeszcze na koniec kilka studyjnych wykonań z serii Live Cover. First of all, fantastic, but I'll be honest with you, I don't recognize that song. What is that? Who's that? Who's? It's original. Oh! Amazing! Yes! Thank you so much. Thank you. Ostatnio zapytałem sam siebie, ciekawe kto jeszcze trafi do naszej złotej gabloty, no i niewątpliwie Courtney do niej trafia. Gdy zbierałem materiał do tego filmu, to wzbudziła we mnie duże emocje, że ja sobie nie wyobrażam, żeby taki żywioł nie stał się gwiazdą, czy to na scenie, czy na planie filmowym, a może jedno i drugie. Courtney, you are one of the best person and singer in the world. We keep fingers crossed for you. Dziś nie zaśpiewam piosenki Courtney, nie ogarnąłem jeszcze tej piosenki, ale za to zaśpiewam wam fragment piosenki z automatu do rzutek, I Feel Good Jamesa Browna. Potrzebujemy znowu trzech prostych akordów: D-dur, G-dur i A-dur. Do usłyszenia. I feel good. I knew that I would know. I feel good. I knew that I would know. So good, I got to you. So good, I got you.